Cykl, kapitan Mirski, Władysław Krupiński. Tajemnica gotyckiej komnaty. Czyta Jacek. Rozdział pierwszy. Masz być za godzinę u starego. Tymi słowami powitała mnie sekretarka wydziału, gdy przyszedłem powiedzieć jej dzień dobry. Starym nazywaliśmy naszego naczelnika nie ze względu na wiek, bo był chyba młodszy od wielu z nas, oficerów operacyjnych. Po prostu umiał zdobyć sobie autorytet, umiał nami kierować, a my, oficerowie operacyjni, uważaliśmy to za szczególnie cenną zaletę. Pracowaliśmy wspólnie i wspólnie też odpowiadaliśmy za wyniki naszej roboty. Wiedzieliśmy, że przy rozwiązywaniu najtrudniejszych zagadek decyduje kolektywny wysiłek. Każda sprawa to dla nas nie była tylko zagadka. To przestępstwo, a sprawcę trzeba było odnaleźć i ustalić, jak doszło do naruszenia prawa. Punktualnie o wyznaczonym czasie zameldowałem się w gabinecie mojego naczelnika. Punktualność była naszą drugą naturą. Major powitał mnie, jak zwykle, serdecznie. Poprosił, abym usiadł i od razu przystąpił do sprawy. Podał mi szarofioletową kartkę z dalekopisu. Masz, przeczytaj i powiedz, co o tym sądzisz. Czytałem na głos, jak uczeń pierwszej klasy szkoły podstawowej, ale nieco szybciej. W dniu wczorajszym statek ratowniczy przywiózł do Gdyni portu zwłoki Kazimierza Grońskiego, lat 28, Kustosza zamku w Waśniwicach. Płynął on z Gdyni do Kopenhagi. Sekcja zwłok wykazała, że wyżej wymieniony został uderzony w tył głowy tempokrawędziastym narzędziem, w wyniku czego nastąpiło złamanie podstawy czaszki, a następnie wyrzucony ze statku w morze. Zabójstwo, powiedziałem. Jak widzisz, nowa sprawa. Czy to oznacza, że będę ją prowadził? Chyba tak. Co prawda, tamtejsza komenda sama by dała sobie radę. Ale mają inne równie pilne sprawy i dlatego poprosili mnie o pomoc. Pomyślałem o tobie. Jeśli bym powiedział, że nie leży mi to, bo mam co innego do roboty, to i tak by nic się nie zmieniło. Czyli przyjmuję Każ, więc zarejestrować sprawę na moje nazwisko i jednocześnie konto. Przypadek niecodzienny Znasz jakieś inne szczegóły? Wiem ogólnie, że stało się to w nocy, że czyniono próby poszukiwania, że statek odpłynął za zgodą gdyni w dalszy kurs, że nikt z pasażerów i załogi nie wie o tym zabójstwie, z wyjątkiem tego, który je popełnił. No oczywiście, ale ON jest za granicą. Oprócz załogi na statku płynęło kilkunastu pasażerów, dokładnie dwudziestu. Kiedy statek wraca do kraju. Za dziesięć dni. Bez pasażerów Major wyjął pudełko papierosów i poczęstował mnie. W zasadzie nie palę, ale bywa, że czasem sięgam po papierosa. Zupełnie odruchowo. Ta sprawa wciągnęła mnie od pierwszej chwili, mimo że nie dawałem poznać po sobie. Wiedziałem już, że sprawa jest moja i będę za nią odpowiadał. Dziwna odpowiedzialność. Naturalnie. Oni pozostaną za granicą. Do kraju wróci załoga. Jeśli sprawcą jest ktoś z załogi, to łatwiej będzie rzecz wyjaśnić, a jeśli pasażer, to sprawa przegrana. Przecież tam, za granicą, nie będzie już można niczego ustalić. Sprawa wydaje się i prosta, i skomplikowana. Zabójstwo na pełnym morzu. Gdyby przynajmniej znano motyw, pobudki zbrodni, inne okoliczności. To na razie niemożliwe. Na te pytania ty musisz odpowiedzieć. Nikt za ciebie tego nie zrobi. Ryzyko duże, ale spróbować trzeba. Nie ma innego wyjścia. Mam nadzieję, że mi jednak nikogo z grupy nie zabierzesz. Mam dwóch pomocników i ich też chcę włączyć do działania. Dysponuj nimi według swojego uznania. Jeszcze dzisiaj w nocy wyjadę do Gdyni. Jak będziesz coś potrzebował, dzwoń. Jestem na miejscu. Wyszedłem do swojego pokoju. Ale przedtem poprosiłem Halinkę, aby wystawiła mi delegację do Gdyni. Zrobiła to otręki. Zadzwoniłem po swoich pomocników. Jedziemy, kapitanie, zapytał jeden z nich, gdy znaleźli się w moim pokoju. Tak, jedziemy. Zapoznałem ich z tym, czego sam dowiedziałem się od naczelnika. Wysłuchali z dużą uwagą. Pojedziecie do Waśniewic i tam zbierzecie informacje, jak najdokładniejsze o Kazimierzu Grońskim, Kustoszu. Róbcie to spokojnie. Nie ujawniajcie faktu, że Groński nie żyje. Nikt nie musi na razie o tym wiedzieć. Początkowo trzeba tylko obserwować i badać teren. Im więcej uda się zgromadzić materiałów, tym większe będą możliwości dowiedzenia się prawdy o tym, co stało się przyczyną śmierci kustosza. Jeszcze takiej sprawy nie mieliśmy wtrącił drugi podporucznik. Nie mieliśmy. Ale mamy. Nie można niczego przewidzieć ani niczego z góry ustalić. Gdyby ktoś z nas przypuszczał, że kustoszowi coś grozi, nie popłynąłby on na tym statku. Jedno jest pewne: sprawa jest interesująca i nietypowa. Dlatego musimy zrobić wszystko, aby ją wyświetlić. Dobrze, że kapitan jest takim optymistą. To nam też pomaga. Czy możemy uzyskać, Coś więcej i poza tym, co tutaj usłyszeliśmy. Za dwa dni będę miał dalsze informacje. Kiedy rozpoznam sytuację na miejscu w Gdyni, to zaraz wam zlecę dodatkowe zadania. Zadania? No tak, tak. Ale ja także będę chciał od Was pierwszych relacji. A więc, panowie, w drogę. Od jutra pracujecie w Właśniewicach. Dzisiaj zakończcie to. Co mieliście dla mnie zrobić i przynieście do szafy. Na razie położymy na półkę i wrócimy do tego po wyjaśnieniu nowej sprawy tete, gdy podporucznicy opuścili pokój. Zacząłem rozmyślać, od czego zacząć. Zawsze na początku śledztwa zadajemy sobie takie pytanie. Tak było też i teraz. Najbardziej trapiło mnie jedno, a jeśli nie wyjaśnię sprawy, każdy z nas ma osobistą ambicję. Każdy chciałby osiągnąć konkretny wynik, ale nie zawsze jest to możliwe. Mimo najszczerszych chęci nie wszystkie sprawy mamy rozwiązane. Nie wszystkich sprawców spotkała zasłużona nić, która być może doprowadzi do odpowiedzi na pytanie: kto zabił? Ustaliłem z prokuratorem plan działania i udałem się do hotelu. Tam już czekały na mnie akta personalne załogi. Ciekawe są ludzkie życiorysy. Minęło pięć dni od mojego przyjazdu do Gdyni. Rano, w komendzie, zameldowali się moi pomocnicy, pracujący dotąd w Waśniewicach. Złożyli mi relacje. Wyglądają ona mniej więcej następująco. Kazimierz Groński został przysłany do Waśniewic przez dyrektora Muzeum Wojewódzkiego. Pochodził z Warszawy, gdzie studiował na Wydziale Historii Sztuki. Była to jego pierwsza praca, do której zabrał się z dużym zapałem. Na stanowisko to wprowadził go sam dyrektor, zapoznając z obowiązkami i zadaniami, informując go ogólnie o samym zameczku i muzeum w nim zlokalizowanym. Zamek był w czasie wojny częściowo spalony. Odbudowa trwała do niedawna. Jeszcze nie zakończono odgruzowania jednej z piwnic. Zbiory muzeum to eksponaty, które uratowano przed spaleniem, a także przedmioty pochodzące z okolic zamku. Sam zamek jest ciekawy architektonicznie, a ponieważ leży na trasie turystycznej, chętnie odwiedzany jest przez turystów, zarówno krajowych, jak i zagranicznych. Kazimierz Groński był kawalerem. Mieszkał u państwa łańskich jako sublokator. Według ich oceny był człowiekiem spokojnym skromnym. Dużo czytał, niekiedy do późnej nocy, a nawet przez całe noce. Nikt go nie odwiedzał, z nikim nie utrzymywał znajomości. Woźny opiekujący się muzeum określił go jako dobrego człowieka. Tak w miejscu zamieszkania, jak i w gabinecie w muzeum nie natrafiono na żadne interesujące zapiski. Zwykłe normalne życie. Gdy został wytypowany przez dyrekcję Wojewódzkiego Muzeum na zjazd młodych historyków sztuki do Kopenhagi, bardzo kara. Łatwiej to znieść, gdy w grę wchodzi kradzież, oszustwo, włamanie. Trudniej, gdy nie można znaleźć sprawcy zabójstwa. Następnego ranka wsiadłem do pociągu i zameldowałem się w Gdyni. Pojechałem do Komendy, gdzie na mnie czekano i powitano słowami. Cieszymy się, że jesteś. Zajmiesz się sprawą niezwykle ciekawą i pomożesz nam. Opowiedzieli mi wszystko, co zdołali dotąd ustalić. Dowiedziałem się więc, że statek wypłynął z portu pięć dni temu. Oprócz załogi miał dwudziestu pasażerów, w tym Kazimierza Grońskiego. Podano mi listę osób, z której wynikało, że było osiem kobiet i dwunastu mężczyzn. Poznałem ich nazwiska, które, niestety, nic mi nie mówiły. Otrzymałem także listę załogi. To było bardziej interesujące. Poprosiłem o przygotowanie teczek personalnych załogi, aby zapoznać się bliżej z każdym, z kim planowałem rozmowę po powrocie statku. Miałem więc zapewnioną lekturę na najbliższy wieczór. Wręczono mi także teczkę sprawy dotyczącą Kazimierza Grońskiego w której był interesujący mnie protokół sekcji zwłok i spis przedmiotów należących do Denata. Wszystko to włożyłem do teczki i pojechałem do prokuratora nadzorującego śledztwo. W czasie rozmowy doszliśmy do wniosku, że sprawa nie będzie łatwa do rozwikłania, a to dlatego, że nie będziemy mogli dysponować wszystkimi osobami będącymi na statku. Gdyby statek zawrócił z kursu, to co innego, a tak i czas, i brak osób, i możliwość zatarcia śladów. Wszystko było przeciwnem. Najwięcej nadziei pokładałem jednak w moich pomocnikach, którzy udali się do Waśniewic. Tam powinna zacząć się tym ucieszył. To była jego pierwsza i ostatnia podróż zagraniczna. Wiele podobno sobie po niej obiecywał. Na czas swojego pobytu przekazał obowiązki koleżance z Muzeum Wojewódzkiego. Kazał przerwać pracę nad odgruzowywaniem tej ostatniej piwnicy. Chciał sam wszystkiego dopilnować. Poza tym nikt go bliżej nie znał. Za krótko tam przebywał, zaledwie sześć tygodni. Ważną informacją było to, że Groński objął posadę po poprzednim kustoszu, który zginął w wypadku samochodowym. Sakt sprawy wynika, że kustosz ten wracał z pracy do domu. Było ciemno. Późną nocą znaleziono go nieżywego na jezdni. Ustalono ponad wszelką wątpliwość, że został przejechany przez samochód. Milicja miejscowa szukała tego samochodu bezskutecznie. Nie było świadka zdarzenia. Sprawę umorzono jako niewyjaśnioną. Przewiezione przez moich pomocników informacje w pewnym sensie kreśliły sylwetkę kustosza. Ale w tym wszystkim nie dawała mi spokoju jedna sprawa. Dlaczego w tak krótkim odstępie czasu ginie dwóch kustoszy? Czy to zwykły przypadek? Jeśli przyjąć, że nie, tajemnica śmierci tych ludzi łączyć się powinna z tajemnicą muzeum w Waśniwicach. Nic właściwie nie dawało podstaw do takiego twierdzenia, ale czułem, że jednak w tym kierunku powinienem poprowadzić nasze działania operacyjne. W tym. Co zrelacjonowali moi pomocnicy, zauważyłem jeden szczegół. W protokole oględzin przedmiotów znalezionych przy kustoszu brak było zaproszenia na kongres. Czyżby gdzieś zaginęło? W zasadzie taki dokument nosi się przy sobie, a nie w walizce. Postanowiłem to też wyjaśnić. W rozmowne z załogą statku ratowniczego ustalono, że nikt nie widział zaproszenia. Może znajdowało się ono w walizce. Która była na statku. Postanowiłem z tym zaczekać. Za dwa dni statek miał zawinąć do Gdyni. Z rozeznania wynikało, że płynie cała załoga. Na wszelki jednak wypadek wysłano telegram do naszej placówki z prośbą o sprawdzenie, ile zaproszeń wysłano do naszego kraju z Biura Organizacyjnego Kongresu oraz o nadesłanie wzoru takiego zaproszenia. Czekałem na odpowiedź. Upłynęły dwa dni statek wpłynął do portu. Po formalnościach z tym związanych, mając zgodę prokuratora i przy jego częściowym udziale, zaczęliśmy przesłuchiwać załogę. Rozmowę rozpocząłem z pierwszym po bogu, kapitanem statku. Zaprosił mnie do mesy kapitańskiej. Przedstawiłem mu się i powiedziałem: Przykro mi, kapitanie, że składamy panu tego rodzaju wizytę. Ale sprawa jest naprawdę poważna. Rozumiem pański obowiązek, kapitanie. Nie miałem dotąd takich przykrych wypadków, aby ktoś wypadł za burtę statku, którym dowodziłem. Ale to nie wypadnięcie. A co? Zabójstwo. Zabójstwo, powtórzył z dużym niepokojem. Jak pan słyszy. Stąd moja wizyta. Prowadzę śledztwo w celu wyjaśnienia okoliczności ustalenia sprawcy. Chciałbym prosić o opowiedzenie mi wszystkiego, co pan wie na temat wydarzenia, które miało miejsce na statku. Nasz statek płynął normalnym kursem do Anglii, mając w planie zatrzymanie się w Kopenhadze. Ma statku było 20 pasażerów. Są zapisani w dzienniku okrętowym, który jest do pana dyspozycji. Jednym z nich był pan Kazimierz Groński. Mieszkał w kajucie numer 5. Oczywiście sam. Po wypłynięciu z Gdyni, gdy byliśmy już na pełnym morzu, zgodnie ze zwyczajem zaprosiłem pasażerów i towarzyszących mi oficerów na kolację. Pamiętam, że pan Groński siedział przy stole po mojej prawej stronie między młodą dunką, bardzo ładną, i Anglikiem, dobrze mówiącym po polsku. Kolacja upłynęła w miłej atmosferze, choć statkiem trochę rzucało. Było około pięciu stopni w skali Brauforta, Ostrzegłem więc moich pasażerów, że noc może być trochę niespokojna. Około godziny dwudziestej trzeciej moi goście rozchodzili się do kajut. Mnie, zgodnie z obowiązkami gospodarza, należało wyjść ostatniemu. Dunka i Anglik pozostali jeszcze, pijąc po drugiej szklanze herbaty, a pan groński. Dziękując za kolację, wyszedł z jadalni. Za chwilę opuściła salę dunka. Dokładnie o godzinie 23 minut 12 rozległ się na statku alarm. Człowiek za burtą. Ogłosił go wachtowy. Pobiegłem na mostek kapitański, ale akcja ratownicza już trwała. Spuszczono dwie łodzie z załogą. Zapalono reflektory. Wyłączono maszyny. I co? I, niestety. Na powierzchni wody nikogo nie zauważono. Aby zorientować się, kogo brak, zarządziłem zbiórkę pasażerów w jadalni oraz kazałem sprowadzić załogę. Okazało się, że brak było kazimierza Grońskiego. Szukaliśmy go około godziny. Było jasne, że jeżeli nie miał na sobie kamizelki ratowniczej, nie utrzyma się na powierzchni wody i utonie. Z miejsca poinformowałem o wypadku utonięcia Gdynie. Port. Po długotrwałych poszukiwaniach, kiedy było już pewne, że Groniski, niestety utonął, otrzymałem polecenie kontynuowania rejsu. Nie bardzo wiedziałem, co w takich wypadkach robić. Ale na wszelki wypadek zarządziłem zabezpieczenie kajuty, w której mieszkał Groniski. Klucz od niej mam u siebie w kasie. Będziemy mogli obejrzeć wszystko, co należało do kustosza. Czy pan kapitanie Oglądał te rzeczy? Nie i nikomu nie pozwoliłem tego zrobić. Czy nie zauważył pan gdzieś zaproszenia wystawionego dla Kazimierza Grońskiego na kongres młodych historyków sztuki? Wiedziałem, że on udaje się na taki zjazd, ale zaproszenia mi nie pokazywał. Może będzie w Kajucie? Czy Kajuta była zamknięta na klucz, gdy Groński był na kolacji? Na statku nie ma zwyczaju noszenia przy sobie kluczy od kajut. Po prostu pozostawia się je w zamku. Czy ktoś, komu by na tym zależało, mógł wejść do kajuty Grońskiego? Trudności specjalnych nie było. A jak zachowywali się pasażerowie i załoga po tym zdarzeniu? Wypadek był żywo komentowany przez pasażerów. Podkreślali nieostrożność Grońskiego, dziwili się, że wyszedł na pokład, chociaż ja ostrzegałem, iż pogoda jest nie najlepsza. Zapamiętałem i taki szczegół, że Dunka, z którą pan Groński siedział przy stole na kolacji, najbardziej go żałowała. Mówiła mi, że miała mu pokazać Kopenhagę, że był miły w rozmowie, inteligentny i że polubiła go od pierwszej chwili. Czy zauważył pan cokolwiek? Co mogłoby świadczyć, że to zabójstwo, a nie wypadek? Gdybym cokolwiek wówczas przypuszczał, statek natychmiast zmieniłby kurs do Gdyni albo zaczekalibyśmy na pełnym morzu na pana przyjazd, zdaję sobie sprawę, jak teraz trudno będzie panu prowadzić śledztwo. Brak pasażerów. Ale czy to zupełnie pewne, że ktoś zabił Grońskiego? Tak, teraz jest to zupełnie pewne. Kto to mógł zrobić? Każdy, z wyjątkiem pana i osób, które z panem przebywały w jadalni w momencie alarmu. Mogą podać ich nazwiska. Zapisałem osoby wymienione przez kapitana i skreśliłem je z listy osób podejrzanych. Każda pozostała osoba jest podejrzana, zapytał kapitan. Przynajmniej do czasu przedstawienia przekonywającego alibi. Moi koledzy przesłuchują teraz innych członków załogi. Rozumiem. Proszę mi powiedzieć, czy w momencie alarmu nikt z pasażerów czy załogi nie wszedł do jadalni? Nie, nikt nie wchodził. To bym na pewno zauważył, kiedy można będzie opuścić statek i przystąpić do rozładunku. Myślę, że nastąpi to dosyć szybko. Czy moglibyśmy w międzyczasie obejrzeć kabinę numer pięć? Bardzo proszę. Kapitan podszedł do szafy i wyjął klucze, podając mi je. Gospodarzem statku jest pan, kapitanie, pójdziemy tam razem, powiedziałem. Kajuta była zamknięta na klucz, na dwa zamki, na każdym z nich była naklejona kartka papieru z pieczątką kapitana. Pierwszy wszedł nasz milicyjny technik kryminalistyki, który utrwalił wszystko, co było możliwe, na kliszy fotograficznej i folii. Gdy sporządzał spis przedmiotów znajdujących się w walizce, byliśmy z kapitanem obecni. W walizce nie było nic poza osobistymi rzeczami, trochę gazet, notes, okulary i komplet długopisów. Były też jakieś laleczki w strojach ludowych, pół litra wódki, czekolada. Interesowało mnie ciągle, dlaczego nie ma zaproszenia na kongres, ale i tutaj nie znalazłem na to odpowiedzi. Technik pozostał, aby zakończyć swoje czynności, a my z kapitanem statku wróciliśmy do MESSY. Czy będę panu jeszcze potrzebny? Zapytał kapitan. Na razie dziękuję panu, ale czy mógłbym porozmawiać jeszcze z wachtowym? Każę go tutaj przewołać. Kapitan wyszedł, a ja zacząłem przeglądać dziennik okrętowy. Było w nim opisane całe zdarzenie dotyczące Grońskiego. Nagle usłyszałem pukanie do drzwi. Proszę, czy można? W drzwiach stanął dobrze zbudowany, w średnim wieku, wachtowy, przysłany tutaj przez kapitana statku. Proszę, niech pan siada. Przywitałem się z nim. Podał mi dużą, mocną rękę. Poprosiłem pana, aby opowiedział mi pan o wypadku z Kazimierzem Grońskim o wydarzeniach tamtej nocy. No, cóż, miałem służbę wachtowego od godziny dwudziestej drugiej. Mimo że statek nie łupina, kołysało. Nigdy bym się nie spodziewał, aby ktoś z pasażerów przy takiej pogodzie wyszedł na pokład. Gdzieś po jedenastej zauważyłem przy prawej burcie jakby cień. Było ciemno, woda zalewała małe światła obrzeża statku. Nagle zauważyłem, jakby ktoś nad poręczą burty zamachał nogami. Był to moment. Zrobiło się ciemno i niczego więcej nie widziałem. Ale gdy zrobiło się trochę jaśniej, uprzytomniłem sobie, że jednak tam ktoś był i że ten ktoś musiał wpaść do wody. W pierwszym momencie myślałem, że mi się coś przyśniło, że to zmęczenie oczu. Ale przecież dopiero niedawno zacząłem służbę, nie było jeszcze tak późno, gdzieś po dwudziestej trzeciej. Ogłosiłem więc alarm człowiek za burtą, zaryzykowałem i zaczęły się poszukiwania. Natychmiast zjawił się kapitan i objął kierownictwo akcją ratowniczą. Czy nie zauważył pan jeszcze kogoś innego na pokładzie? Nie, było ciemno, noc. Stałem od tego miejsca ze dwadzieścia metrów. Widok zasłaniał mi fragment nadbudówki statku. Czy znał pan zamordowanego? Zamordowanego? Wyraźnie zdenerwował się. Tak Grońskiego ktoś wrzucił do morza. To straszne ale chyba pan nie posądza mnie, panie kapitanie? Nikogo nie posądzam, ale musiał to przecież zrobić ktoś z pasażerów albo z załogi. Gdybym to ja zrobił, nie alarmowałbym całego statku. Oczywiście, ale mogło być też i tak, że po wyrzuceniu Grońskiego za burtę wywołano alarm, wiedząc doskonale, że ten człowiek i tak nie wypłynie już na powierzchnię wody. A gdybyście nie znaleźli ciała Grońskiego, to co by się stało? To spisano by go z listy osób żyjących. Nie wiedzielibyśmy nic na ten temat. On zabrałby ze sobą całą tajemnicę. Chyba. Zdarza się przecież, że nie znajdujemy czasem zwłok, a i tak ustalamy sprawców. Byłem sam na statku, na pokładzie. Byłem ostatnim, który widział tego człowieka. To prawda, że był Pan ostatni, oprócz sprawcy. Kim jednak jest sprawca? Ja nie widziałem nikogo. Szkoda. To na razie wszystko, co miałem do pana. Mój kolega spisze protokół. Po kilku godzinach zakończyliśmy czynności na statku. Podziękowałem kapitanowi i wróciłem do komendy. Tutaj czekała mnie niespodzianka, której nie mogłem przewidzieć, ale której przecież powinienem się był domyślać. Wręczono mi kopertę. Było w niej zaproszenie na kongres i list z naszej placówki. List brzmiał: Uprzejmie informuję, że po sprawdzeniu w biurze kongresu okazało się, iż nikt z Polski nie był zaproszony na tę imprezę. Nikomu też nie wysyłano żadnego zaproszenia, a więc nikogo się nie spodziewano. Nie znają także Kazimierza Grońskiego. Tak, powiedziałem przeciągłe. Zasadzka na kustosza wcale zgrabnie zorganizowana. Wezwałem moich pomocników. Jak pamiętam, ustaliliście, że kustosz Groński otrzymał zaproszenie na kongres. Wiemy to od dyrektora Muzeum Wojewódzkiego. On zajmował się delegowaniem kustosza na kongres. Okazuje się, że z tym kongresem to rzecz się ma zupełnie inaczej. Wciągnięto podstępnie kustosze na statek i tam go załatwiono. Czy to pewne? Tak, pewne. Sprawdziłem wszystko. Nie mieliśmy takiego przypadku w naszej praktyce. Ale mamy. Teraz jest jasność. Ktoś zamordował dwóch kustoszy. Tajemnica tkwi więc w muzeum w Waśniwicach. A może to tylko zbieg okoliczności? Nie sądzę. A jaki byłby motyw? Obaj musieli znać jakieś tajemnice, wyjątkowo ważne. Aby nie wyszły one na jaw, trzeba było dokonać zbrodni. Trudno na razie powiedzieć coś więcej. Jedno jest jasne: tajemnica tkwi w samej osobie lub osobach kustoszy. Tutaj, w Gdyni. Nasza rola skończona. Przenosimy się do Waśniewic i jutro tam wyruszamy. Jechaliśmy samochodem. Przez drogę rozmyślałem nad całą sprawą. Teraz wydała mi się ona bardziej skomplikowana niż początkowo przypuszczałem. Doszedłem do wniosku, że mam przeciw sobie niebyle jakich graczy, że niełatwo mi będzie spotkać się z nimi. Wiedziałem jednak na podstawie mojego długoletniego doświadczenia, że sprawcy muszą dać znać o sobie, gdy zaczniemy ich niepokoić. Chyba, że już zdobyli wszystko. Na czym im zależało i teraz mogą żyć spokojnie. Czyżby kustosz coś wiózł do Danii? Dokumenty, materiały, na które ktoś czekał, a po ich zdobyciu pozbył się niewygodnego człowieka? Ale dlaczego zginął pierwszy kustosz? W czasie prowadzenia śledztwa tego nie wyjaśniono. Zagadka, a może to nasza nieudolność. Dlaczego kustosza Grońskiego nie załatwili w kraju? Dlaczego trzeba było aż tak koronkowej roboty i to na pełnym morzu? Dlaczego nie zrobiono tego w kajucie? Co się za tym wszystkim kryje? Zawikłana sprawa. Po południu dotarliśmy do wojewódzkiego miasta, gdzie mieściło się muzeum wojewódzkie, któremu podlegało muzeum w Waśniwicach. Postanowiłem złożyć wizytę dyrektorowi. Nie spodziewał się mnie. Był nawet nieco zaskoczony. Kiedy usłyszał, że jestem z milicji z Warszawy, nie wiedział, w jakiej sprawie przyjeżdżam. Poprosił, aby mu siadł. Czy może mi pan coś niecoś powiedzieć o nowym kustoszu w Waśniewicach? zacząłem. Na twarzy dyrektora zauważyłem odprężenie. Nawet spróbował się uśmiechnąć. Pan Kazimierz Groński pracuje u nas niecałe dwa miesiące. Został skierowany z Warszawy, gdyż brakowało nam tutaj kustosza. Jego poprzednik zmarł. Zbliżał się sezon turystyczny, nie mieliśmy nikogo wolnego w dyrekcji. Chętnie go więc zaangażowałem. Jaką miał opinię? Trudno mówić o opinii. To była jego pierwsza praca po studiach. Zabrał się do niej z ogromnym zapałem. Chciał nadrobić opóźnienie dwumiesięczne w uprzątaniu gruzu i przygotowaniu ostatniej sali, w której mamy zamiar umieścić broń, dotąd przetrzymywaną na korytarzu. Nie zna pan Waśniewic, panie kapitanie? Przez Waśniewicę nieraz przejeżdżałem, ale muzeum i zamku nie znam. Mam zamiar tam pojechać. Czy coś się stało? Najgorsze. Odmówił powrotu do kraju? Zdezerterował. Taka dzisiejsza młodzież zobaczy za granicę i koniec. Zamiast odpowiedzi zadałem mu pytanie: Czy to pan delegował Kustosza do Danii? Zaproszenie było na jego nazwisko. Gdybym wiedział, to nie posłałbym go na pewno. Czy jednak można wiedzieć, co siedzi w człowieku? Taki porządny mi się wydawał. Czy na pewno na pana ręce nadeszło zaproszenie? Tak. Nawet dziwiłem się, że pominięto ministerstwo. Ja oczywiście poinformowałem o tym swojego przełożonego i uzyskałem jego akceptację. Światowe kontakty zawsze się przydają. Czy pamięta pan, jak wyglądało zaproszenie? Tak. Czy takie? Tak. Paszport załatwiliśmy w ciągu tygodnia. Czy to było warto? Teraz takie przykrości. Groński nigdy nie rozmawiał z panem o muzeum, o jego tajemnicach, o swoich spostrzeżeniach. Nie, a o co chodzi? Może. Powie pan mi wreszcie coś konkretniejszego? Wolałbym usłyszeć coś od pana, panie dyrektorze. Ale co pana właściwie interesuje? Wszystko, co może dotyczyć osoby kustosza Jego zainteresowania, znajomości z ludźmi i ich kontakty, ocenę jego wiadomości i tak dalej. Niestety, muszę pana rozczarować Nic konkretnego nie mogę powiedzieć. Jeszcze go bliżej nie zdążyłem poznać. Może na miejscu, w waśniewicach, uzyska pan ciekawsze informacje. Tam przecież mieszkał przez siedem tygodni. Podziękowałem za rozmowę i obiecałem dyrektorowi, że go jeszcze odwiedzę. Postanowiłem przez kilka najbliższych dni nie mówić mu o zabójstwie Kazimierza Grońskiego. Chciałem zorientować się, jak zachowywać się będzie sam dyrektor. Pod wieczór dotarliśmy na miejsce do Waśniewic. Mieliśmy tutaj zarezerwowane pokoje w miejscowym hotelu turystycznym. Rano wyszedłem na zwiedzanie miasteczka. Było zabudowane typowo, z drneczkiem po środku, z ładnymi, dobrze utrzymanymi ogródkami, prawie przed każdym domem. Mieszkało tu kilka tysięcy osób. Było parę kawiarenek, restauracji dwa kina, dom kultury, biblioteka. Ludzie byli uprzejmi co mogłem stwierdzić w rozmowach prowadzonych z nimi bądź to na ulicy, bądź w kawiarni żyli wydarzeniami swojego miasta. Lubili je i z dużą dumą opowiadali o jego odbudowie, o osiedlaniu się tutaj, o pierwszym, trudnym okresie. Mówili też o tym, że jest w miasteczku muzeum, że jego kierownik zginął tragicznie, ale że mają w tej chwili innego, dobrze zapowiadającego się kustosza. Nic bliższego jednak o tym kustoszu powiedzieć nie potrafili. Oczywiście, nic nie wiedzieli o jego śmierci. Po kilku godzinach wędrówki po mieście dotarłem do muzeum. Najpierw razem z grupą zwiedzających obejrzałem zbiory i sale, a następnie złożyłem wizytę osobie pełniącej obowiązki kierowniczki muzeum. Przyjęła mnie w gabinecie. Przedstawiając się, wymieniłem tylko nazwisko, nie mówiłem, kim jestem. Czy pani zna dobrze muzeum? Dziewczyna spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Była naprawdę ładna. Od razu to zauważyłem i chyba ona także dostrzegła, że zrobiła na mnie wrażenie. Dlaczego pan pyta? Bo widzi pani, zacząłem, interesuje mnie historia tego zameczku i tego muzeum, a nie zdobyłem żadnej książki na ten temat. Uśmiechnęła się. Oczywiście, że znam to muzeum, powiedziała, choć nie tak dobrze jak pan Groński. Gdy on powróci, będzie pan mógł jeszcze z nim porozmawiać. Jeżeli powróci. Coś pan powiedział? Nic, nic. Czy ktoś mógłby zatem pokazać mi dokładniej zameczek? Nie rozumiem. Przecież zwiedzał pan muzeum. Tak, oczywiście, ale to za mało. A kiedy wróci pan kierownik, przepraszam, kustosz. Myślę, że niedługo. Jest za granicą. Bo widzi pani, ciągnąłem, chciałbym wiedzieć, co jest na strychu, w piwnicach, obejrzeć sobie rozmaite schowki. Znowu spojrzała na mnie ze zdziwieniem. Są to wymagania nie do spełnienia dla zwykłych turystów. Miałem więc do wyboru, albo powiedzieć, kim jestem naprawdę, albo zrezygnować z jej pomocy. Spojrzałem jeszcze raz na dziewczynę. Budziła zaufanie, wierzę swej intuicji, a poza tym czyż zadanie, którym mnie obarczono, można wykonać zupełnie samotnie, nie mając nikogo, kogo mógłbym się poradzić. Postanowiłem zaryzykować. Obejrzała moją legitymację, spojrzała nawet na zdjęcie. Pomogę panu, ile będę mogła, powiedziała cicho. Ale co się właściwie stało? Odkryłem karty. Kustosz Groński nie żyje, proszę pani. Ujęła twarz w dłonie, odwróciła się ode mnie. Został zamordowany, ciągnąłem. To straszne. Jakaż to tragiczna seria jeden wpada pod samochód, drugiego mordują. Kto to zrobił? Gdybym wiedział, nie byłoby mnie tutaj. No tak. Przepraszam. Za co? Że tak pana potraktowałam na początku. Nigdy bym nie pomyślała, że pan może być oficerem milicji. To może i dobrze, ale wróćmy do sprawy. Wiem, że pan Groński był tutaj niedługo, że nie zdążył się jeszcze zaaklimatyzować, nie poznali go bliżej ludzie. Był krótko, a przy tym podobno dużo pracował w muzeum. Musiał jednak coś wiedzieć, podobnie jak i jego poprzednik, coś, co stało się przyczyną śmierci. Ale co? Jak pani sądzi, panno? Na imię mi Iwona uśmiechnęła się. A zatem, panno Iwono, myślę, że tutaj, w zamku, tkwi odpowiedź na to pytanie. Czy nie jest pan tego zbyt pewny? A może to zwyczajne ludzkie porachunki? Może, ale czy to nie dziwne, że w krótkim okresie czasu zginęło dwóch kustoszy, ludzi nieznających się wzajemnie? Skąd pan to wie? W tym zawodzie wszyscy się znają. Już to sprawdziliśmy. Proszę nie zapominać, że działamy szerokim, jak u nas się mówi, frontem. Ale pan Zawierciński, pierwszy kustosz, został przejechany przez samochód. I to w sposób dość dziwny. Sprawcy dotąd nie znaleziono. Czasami wypadek bywa pozorowany. W rzeczywistości jest morderstwem. To straszne. Czy pani nie zauważyła czego interesującego w tym zamku? Może coś wydało się pani dziwne? Może coś zasługuje na to, abyśmy zajęli się tym oboje? Chce mnie pan wciągnąć w prowadzenie śledztwa. Spojrzała na mnie z zaciekawieniem proszę o pomoc. Milczała chwilę dobrze, niech pan pyta: co ciekawego działo lub dzieje się aktualnie w muzeum? Ciekawego? Chyba nic. Codziennie mamy wielu zwiedzających, sezon w pełni to normalne chociaż, zaraz, zaraz nie to chyba niemożliwe. Powiedziała. Ale co? Wie pan, to zwykła w końcu sprawa. W zamku odgruzowuje się ostatnie piwnice zasypane w czasie wojny, zaczął właśnie poprzednik Grońskiego. Czy pani ma plany zamku? Tak, ale aktualne. Stare zostały prawdopodobnie zniszczone w czasie wojny. Zamek był poważnie uszkodzony wysadzony w powietrze przez uciekających okupantów Czy można zobaczyć te prace w piwnicach? Oczywiście. Będziemy mogli tam pójść. A teraz jeszcze pytanie. Czy dawno zaczęto te prace? Chyba przed rokiem. Pan Groński je kontynuował. Czy można porozmawiać z robotnikami? Teraz prace zostały przerwane. Nie mamy pieniędzy. Muzeum małe, zamek. Daleko od województwa i władz, pan rozumie. Muszę jednak porozmawiać z tymi robotnikami. Czy może mi pani to ułatwić? Jeden z nich pracuje gdzieś w innym mieście, ale wieczorem przyjeżdża do domu. On będzie wiedział, co stało się z drugim. A reszta? Było ich tylko dwóch. Rozumiem. Idziemy do tej piwnicy? Poczekamy. Po rozmowie z tym robotnikiem Dobrze. Podziękowałem Iwonie. Wrócę wieczorem powiedziałem. Pójdziemy razem do tego robotnika. Wiem, że to zajmie pani trochę wolnego czasu, ale przecież pani obiecała mi pomóc. Będę czekała na pana. Podała mi rękę która była zimna jak lód. Boi się pani? A pan nie bałby się? Chciałabym już być w domu. Zapewnię pani bezpieczeństwo. Nie jestem tutaj sam, są jeszcze moi koledzy. Ale teraz jest pani potrzebna i to bardzo. Muszę przy pani pomocy poznać tajemnicę zamku. Wyszedłem od panny Iwony z iskierką nadziei. Że śledztwo posunęło się o krok naprzód. Wróciłem do hotelu, gdzie czekali na mnie moi pracownicy. Opowiedziałem im treść rozmowy z Iwoną, a oni złożyli relację z operacyjnego rozeznania miasteczka. Postanowiłem, aby na zmianę przebywali w muzeum i tam koncentrowali swoją uwagę. Ich opiece poleciłem też dziewczynę. Jeden z nich udał się natychmiast do muzeum. Wieczorem, według umowy. Złożyłem wizytę Iwanie. Czekała już na mnie. Wydała mi się jeszcze ładniejsza niż poprzednio. Ładnie pani wygląda, powiedziałem, a ten banalny komplement nie wypadł zbyt zręcznie. Dziękuję, uśmiechnęła się. Nie wiem, czy mój narzeczony byłby zachwycony, że spaceruje po miasteczku z obcym mężczyzną. Więc jest jednak narzeczony. Wyjaśnijmy mu oświadczyłem sucho może nawet zbyt sucho spojrzała na mnie czy milicjanci interesują się kobietami tylko służbowo nie tylko chciałem powiedzieć coś więcej, ale dochodziliśmy już do domku, w którym mieszkał jeden z robotników i ona znalazła sobie nieopodal ławeczkę ja poszedłem sam otworzył mi starszy już mężczyzna. Przepraszam, czy to pan pracuje w muzeum? Tak, czasami. A dlaczego pan pyta? Przyjechałem z Warszawy. Proszę, niech pan wejdzie. Usiedliśmy przy stole. Pokój był czysto utrzymany. W kuchni krzątała się żona mojego rozmówcy. Interesuje mnie sprawa odgruzowywania tej piwnicy. Kiedy to zaczęliście robić? Za czasów pana Zawiercińskiego, tego poprzedniego Kustosza. Robiliśmy to wolno, brak podobno pieniędzy. Tak nam mówiono. Zaczęliśmy pracę chyba dwa lata temu. Jak pana Kustosza przejechali, roboty ustały do czasu, aż przyszedł ten nowy. Popracowaliśmy ze cztery tygodnie i znowu przerwa, bo on wyjechał. Polecono nam poza tym pracować powoli, dokładnie, aby niczego nie uszkodzić. Ja się nie znam na budowach, szczególnie starych. Jestem prostym robotnikiem na budowie, ale słyszałem, jak panowie kustosze mówili, że chyba pod tą podłogą jeszcze coś jest, bo taka ona dziwna. Dziwna? Tak, mówili, że trzeba będzie po sprzątnięciu gruzu tam zajrzeć. Ten nowy, to jak przyjechał i obejrzał salę, powiedział, że tam pod podłogą coś jeszcze musi być. Mówił, że zamek stoi na górce i że może tam być jeszcze jedna piwnica. Czy mówiliście z kimś o tym? Raz mówiłem. I to zaraz po przyjściu tego nowego kustosza. Chyba to było w restauracji, przy wódce. Wyjąłem papierosy i poczęstowałem mojego rozmówcę. A kto był przy tym? A jeden rybak z przystani i mój kolega. Oni interesowali się zamkiem? Panie, u nas każdy się chlubi tym zameczkiem na górce. Tak, rozumiem. No więc, niech pan sobie przypomni jakieś szczegóły. Ano, wypiliśmy po dwa kieliszki i ten rybak mówi: Podobno oczyszczacie ostatnią salę. Do skarbów się dokopiecie, jak tak dalej pójdzie. Nie wytrzymałem i powiedziałem mu, aby się za wcześnie nie śmiał. Nasz kustosz wie, co robi. On jednak ciągle się śmiał. Nie zwracałem na to uwagi. Wypiliśmy jeszcze trochę i poszliśmy do domu. Kiedy to miało miejsce? Zaraz jak nastał ten nowy kustosz. Jakiś tydzień po tym. A czy jeszcze ktoś interesował się tym, co robicie? Nie, bo zaraz nowy kustosz wyjechał i przestaliśmy pracować podziękowałem za rozmowę i wyszedłem. Na ławeczce czekała Iwona. Przenosiłem ją, że tak długo trwała ta rozmowa i zaproponowałem kawę. Ona wolała jednak spacer. Szliśmy aleją między starymi drzewami, patrzyłem z przyjemnością na Iwonę i myślałem, czy nie staje się przypadkiem trochę zbyt romantyczny. Na szczęście ona pierwsza zaczęła mówić o śledztwie. Powtórzyłem w skrócie to, co usłyszałem od robotnika. Moje zaufanie do Iwony rosło z każdą chwilą. Może byśmy sami spróbowali poszukać tej dziwnej piwnicy? Zapytałem. Wahała się. Nie mamy pieniędzy na rozpoczęcie dalszych robót. Nie, my sami, pani i ja. Spotkajmy się jeszcze dziś o dziesiątej wieczorem u pani w gabinecie. Odprowadziłem ją do miasta i wróciłem do hotelu. Tu przekazałem jednemu z moich pomocników polecenie, żeby odszukał tego rybaka z przystani, w oparciu o informacje uzyskane w rozmowie z robotnikiem pracującym dorywczo w muzeum. Drugiego pomocnika skierowałem do ochrony zamku, szczególnie w tym czasie, gdy ja będę w nocy poszukiwał tajemniczej komnaty. Iwona czekała na mnie w gabinecie. Zeszliśmy do piwnicy. Zabierając ze sobą dwie lampy bateryjne i jedną na akumulator, były tu narzędzia, łopaty, kilofy, koszyki, taczki oraz dwa kombinezony. Jeden z nich włożyła na siebie Iwona, a drugi ja. Wyglądaliśmy trochę śmiesznie w niedopasowanym roboczym stroju. Zacząłem rozpoznanie piwnicy. Była to duża, licząca ponad 200 metrów kwadratowych, sala. Miała gotyckie sklepienie z czerwonej cegły, posadzkę i ściany, nigdzie nie naruszone. Obejrzałem też uprzątniętą część podłogi, posadzki. Nic specjalnego nie zauważyłem. Towarzyszyła mi w tym Iwona, której fachowe oko także nic godnego uwagi nie zarejestrowało. — Co teraz robimy? — zapytałem Iwony. — Spróbujemy jeszcze dokopać się jakimś klinem w głąb gruzu. Jeśli to nic nie da, spróbujemy zbadać podłogę w jakimś fragmencie. Zabrałem się do roboty, przenosząc grus na miejsce już oczyszczone. Kilka godzin pracy nic nie dało. Zbliżała się północ. Godzina duchów, panie kapitanie. Niech pan odpocznie. Pracując w tym tempie, nie wytrzyma pan do rana, Zacząłem już wątpić w możliwość znalezienia w tym miejscu odpowiedzi na pytanie, gdzie jest poszukiwana przez nas domniemana komnata. Zapaliłem papierosa i wypiłem kawę, którą przyniosła ze sobą przedsiębiorcza Iwona. To mnie odświeżyło. Ochoczo zabrałem się do dalszej pracy. Każdy napełniony, a potem wysypany w innym miejscu koszyk gruzu był dokładnie przeglądany przez Iwonę. Napełniłem z pięćset koszy, gdy nagle pod moimi stopami ukazał się płat betonu. Zamiast podłogi z cegły była to plama cementu już zupełnie ciemnego, wyraźnie jednak odbijającego się od całości. Przestałem kopać i pochyliłem się. Zauważyła to obecna w drugiej części piwnicy, iwona. Znalazł pan coś. Tak proszę zobaczyć. Podeszła szybko i nachyliła się razem ze mną. Beton. Jak pani widzi? Gratuluję panu, kapitanie. Czy nie za wcześnie? I czego właściwie? Tego jeszcze nie wiem. W każdym razie to już coś nowego. Powoli zacząłem oczyszczać, centymetr po centymetrze, wyłaniający się przed naszymi oczyma skrawek betonu. Robiłem to niezwykle ostrożnie. Proszę, niech pani odejdzie gdzieś dalej powiedziałem do Iwony Tutaj może być niebezpiecznie a pan to mój obowiązek boję się o pana uśmiechnąłem się. Milczała chwilę, a potem powiedziała nagle Proszę mi mówić po imieniu Dziękuję, Iwonko. Wyprostowałem się, zmęczony, i spytałem. Powiedz mi teraz jako fachowiec, czy to beton stary, czy nowy Chyba pochodzi z okresu wojny. A kiedy został spalony zamek? Właśnie w samym końcu działań wojennych na tym terenie Po dwóch godzinach odsłoniłem spod gruzu miejsce płaszczyznę betonu o średnicy około półtora metra. To jest wejście do tajemniczej komnaty, zawyrokowałem. Skąd ta pewność? A w każdym razie proszę dalej nie ryzykować. Nie pozwolę na to. Ja tu jestem kierownikiem. Bądź spokojna, nic się nie stanie. A jeśli tu są miny i zamek wyleci w powietrze? Bez paniki, moja droga. Sprawdzimy. Wołałabym, aby to zrobili fachowcy, poproszę saperów. Oni są za to odpowiedzialni. Ja też znam się na tym. Po wojnie byłem i saperem. Rozbroiłem niejedną minę czy bombę. Ale to już tyle lat po wojnie. Jeśli to niemiecka mina, dam sobie z nią radę. Ja nie zezwalam. Panie kapitanie, idziemy stąd. Na dzisiaj koniec. Już mnie stąd nie usuniesz, chyba że siłą spróbuj, ale ostrzegam, że będę się bronił. Bez żartów wychodzimy. Nie mogę ryzykować. No dobrze. Koniec z żartami. Ja muszę sam sprawdzić, co tam jest. Zrozum, że nikt nie może się dowiedzieć o tym, co tutaj robimy. Jeśli cokolwiek się wyda, sprawa bierze w łeb i nigdy nie poznamy sprawców zabójstwa kustoszów. Nie poznamy tajemnicy komnaty. Lepiej zastanów się, jak to zrobić, aby dostać się do niej, nie uszkadzając zabytku. Milczała, siedząc na jakimś kamieniu. Była zmęczona i senna. Może odłożymy to do rana. Jestem zbyt zmęczona, aby teraz o tym myśleć. Idź do domu, ja tutaj zostanę i głupstwa nie zrobię, zapewniam i przyrzekam. Nie zostawię cię samego. No to co radzisz? Spróbujmy wejść do komnaty, ale w innym miejscu. O, na przykład tutaj. Staliśmy w rogu pokoju wolnym od gruzu. Czy mogę tutaj usunąć podłogę? Spróbuj. Zacząłem ostrożnie usuwać zaprawę z pomiędzy cegieł. Po chwili wyjąłem pierwszą, a potem drugą cegłę. Ostrożnie, nie uszkadzając cegieł, wyjmowałem jedną po drugiej. Usunąłem pierwszą warstwę na tyle, abym mógł w razie potrzeby wejść do odkopanego pomieszczenia. Już pierwsza warstwa wskazywała, że nie jest to podłoga, ale część jakiegoś sklepienia. Teraz ożywiła się i moja współpartnerka. Zaczęło ją to fascynować. Przystąpiłem do usuwania drugiej warstwy cegły. Po zdjęciu kilku sztuk zobaczyliśmy następną warstwę. Czy to nie jest fundament? Zapytałem i spojrzałem na Iwonę. Obejrzała dokładnie wnętrze otworu. Układ warstw cegieł na to nie wskazuje. To jest wyraźnie sklepienie. Nastąpiła denerwująca chwila. Zacząłem wyjmować cegłę z trzeciej warstwy. Nikt nie uwierzyłby, że milicjant musi czasem być i murarzem, i robotnikiem, gdy prowadzi śledztwo, a bywa tak bardzo często. To niestety nie jest zawód zbyt jednorodny. W pewnej chwili cegła, którą prawie oskubałem z cementu zaprawy, osunęła się w głąb i naszym oczom ukazał się ciemny loch. Huk, spadającej cegły, oznajmił, że odkryliśmy nieznaną dotąd komnatę. Zaświeciłem latarką w głąb potworu. Ujrzałem leżącą na podłodze cegłę. Komnata była średniej wielkości, wydawała się pusta. Gratuluję, rzekła Iwona. Nowe pomieszczenie zamku. Sensacja na skalę. Ale to jeszcze nie daje żadnej odpowiedzi na nasze pytanie. Teraz wyjmowałem już cegłę za cegłą, poszerzając ciągle otwór w podłodze. Sekundowała mi w tym iwona. Potem spenetrowałem przestrzeń, jaką mogła oświetlić latarka. Niestety, nie mogłem zbyt wiele dojrzeć w głębi komnaty. Przecież komnata była duża, a ja odkryłem do niej wejście w jednym tylko rogu. Teraz już nie było mowy, aby przerwać pracę. Wziąłem leżącą obok klinę. Umocowałem jeden koniec i opuściłem ją do wnętrza komnaty. Latarkę włożyłem za pas i powoli opuściłem się w dół. Gdy stanąłem na posadzce komnaty, spojrzałem w górę. Iwona patrzyła na mnie. Dopiero teraz pomyślałem, że gdyby ona nie zechciała mi pomóc, pozostałbym w tej komnacie na zawsze. Odcinając linę, spowodowałaby moją niechybną śmierć. Kto by mnie tutaj odnalazł? Działałem jednak zbyt ryzykownie. Może powinienem włączyć w to więcej naszych ludzi. Ale w robocie idzie się jak w boksie, za ciosem. Już teraz nie wypadało się wycofać. Skierowałem światło w głąb komnaty. Zobaczyłem jakieś metalowe skrzynki i zwisające od sufitu nad nimi druty. Ostrożnie zbliżyłem się tam. Ujrzałem w otoczeniu talerzowych min jakąś metalową skrzyneczkę średnich rozmiarów. Tu tkwi tajemnica śmierci kustoszy. Nieźle pilnowane, zdradziecka zasadzka. Powoli obszedłem niebezpieczne miejsce i natknąłem się na dwa szkielety ludzkie. Ofiary, wspólnicy sprawców, a więc tutaj zaczęła się już droga zabójstw w tej sprawie. Ostrożnie wróciłem do wejścia. Spojrzałem w górę i zobaczyłem ciągle czekającą na mnie Iwonę. Podniosłem kciuk lewej ręki, oświetlając go latarką. Uśmiechnęła się do mnie. Uchwyciłem linę i po chwili byłem znów obok Iwony. Co tam zobaczyłeś? Więcej niż się spodziewałem. Co to znaczy? Mów wyraźniej. Znalazłem dwa szkielety ludzkie. Jakby pilnujące tajemnicy jakiejś skrzyneczki. A może to ostrzeżenie, żeby niczego nie ruszać? Mam zrozumieć, że jednak zamek jest. Tak, jest podminowany. Boję się, co teraz będzie. Już teraz nic. Rozbroję to i po strachu. Sam chcesz to zrobić? Nie zgadzam się. Nie obawiaj się. Zrobię to dokładnie i nie gorzej od innych specjalistów. Kiedy to chcesz zrobić? Nawet zaraz. Ale dzisiaj muzeum trzeba zamknąć dla zwiedzających. Czy to konieczne? Tak. Nawet bardzo. Ogłosimy, że odkryto nową, gotycką komnatę i że zamek jest podminowany. Ta wiadomość musi dotrzeć do osób, które interesują się zamkiem do naszych przeciwników. Rozumiem. Słuchaj, Iwonko, muszę na godzinę wyjść z zamku. Dobrze, ja poczekam w swoim gabinecie. Odprowadziłem Iwonę do jej gabinetu, a gdy zamknęła drzwi na klucz, wybiegłem szybko z zamku. Do hotelu szedłem kilkanaście minut. Obudziłem mojego pomocnika porucznika. Kazałem mu zabrać z samochodu walizkę śledczą i narzędzia samochodowe. Wyszliśmy z hotelu. Odprowadzający nas portier przyglądał się nieufnie. Wyglądaliśmy prawdopodobnie na włamywacze idących po północy na skok. Po drodze nie spotkaliśmy żywej duszy. W zamku czekała Iwona. Już teraz we troje udaliśmy się do tajemniczej komnaty. Zaczekajcie tu na mnie, powiedziałem i zsunąłem się w luk ciemności. Porucznik podał mi na linię walizkę i wszystkie narzędzia. Miałem też bateryjną dużą latarkę dokładnie oświetlającą odkryte tajemnicze miejsce. Najpierw wyjąłem aparat fotograficzny z fleszem i dokonałem kilkunastu zdjęć, dokumentując to wszystko, co było godne uwagi. Kiedy skierowałem latarkę na sufit zobaczyłem że cały był pokryty drucianą siatką. Uprzytomniłem sobie, co to znaczy. Gdybym w innym miejscu, w czasie wybijania otworu do tajemniczej komnaty, przeciął ten drucik, wszystko wyleciałoby prawdopodobnie w powietrze. Nad miejscem, gdzie znajdowały się miny i metalowa skrzyneczka był duży, zabetonowany otwór, miejsce, przez które wprowadzono to wszystko do tajemniczej komnaty. Rozłożyłem walizkę ślepczą, wyjąłem gumowe rękawice i powoli naciągnąłem je na ręce. Chwila była denerwująca. Ująłem mocno metalowe obcęgi, wybrałem jeden ze zwisających z sufitu drutów i ostrożnie, ale pewnie przeciąłem go, odchylając końce na pewną odległość. Wiedziałem, że tylko w tym miejscu wolno mi było odciąć drut, inaczej wyleciałbym z całym ładunkiem. Teraz miała nastąpić decydująca chwila. Zbliżyłem się do pierwszej stależowych min. Zapalnik sterczał ponad całość obudowy i groził Rusz mnie, a poczujesz moją siłę. Musiałem go jednak ruszyć. Bałem się tylko jednego, aby nie siedział zbyt mocno w korpusie miny, aby gorza nie naruszyła. Zdjąłem rękawiczkę i spojrzałem na zegarek. Fosforyzujące wskazówki mojego zegarka wskazywały godzinę czwartą rano. Ująłem powoli zapalnik i lekkim ruchem zacząłem go obluzowywać w podstawie. Gwint puścił i powoli zacząłem go wykręcać. Najpierw pół obrotu, potem cały, a potem już spokojnie odkręcałem do chwili, aż pozostał w moim ręku. Ostrożnie odłożyłem go na bok. Nie wiem, czy zbyt duszno było w komnacie. Czy była to wina nerwów? Dość, że byłem cały spocony. Spojrzałem jeszcze raz na minę. Z miejsca, w którym tkwił zapalnik. Wyglądał teraz śmieszny oczodół. Trzy inne miny czekały na swoją kolejkę. Powoli zmieniałem miejsce i jedną po drugiej pozbawiałem śmiertelnej siły. Gdy skończyłem rozbrojenie ostatniej już miny, podszedłem do otworu. Nad którym czekali podnieceni Iwona i porucznik. Prawie skończyłem, uspokoiłem ich. Zapaliłem latarkę i oświetliłem leżące równo na dłoni cztery zapalniki. Może pomóc? Zapytał porucznik. Na razie nie. Będziecie mi potrzebni, kolego, dopiero za chwilę. Powiem kiedy. Odchodząc spod luku, usłyszałem jeszcze głos Iwony. Uważaj, błagam Cię. Dokładnie jeszcze raz obejrzałem całość. Wszystkie druty, kable, które okalały skrzynkę, odłączyłem. Dostęp do skrzynki był wolny. Powoli podszedłem do niej. Była metalowa, błyszcząca, wyglądała jakby ją dopiero wczoraj ktoś tu umieścił. A to przecież ponad dwadzieścia parę lat. Ostrożnie uniosłem ją w górę i położyłem na posadzce komnaty, kilka kroków dalej. Była ciężka, ważyła kilkanaście kilogramów. Znowu wziąłem aparat fotograficzny i utrwaliłem stan po usunięciu skrzyneczki. Spakowałem wszystkie narzędzia i przeniosłem potluk. Koniec. Ciągnijcie w górę. Porucznik wyciągnął walizeczkę i narzędzia. A ponieważ nie zauważył niczego innego, zapytał. To wszystko, kapitanie? Jeszcze ja i tajemnicza skrzynka. Przyniosłem ją, mocno przymocowałem do liny i kazałem ostrożnie wyciągać. Widziałem, jak Iwona dzielnie pomagała mojemu koledze. Zdjąłem rękawiczki i wyskoczyłem na powierzchnię komnaty. Co w tej skrzyni może być? Iwona nie wytrzymała nerwowo. Zaraz się dowiemy, otworzymy ją. Kapitanie, musimy zrobić to bardzo ostrożnie. Tu może być mina zegarowa z zamkiem opóźnionego zapłonu. Usuńmy zawiasy i tą drogą dostańmy się do środka. Spróbuj to zrobić, a ja tymczasem spokojnie wypalę papierosa, bo słowo daje, zaczynam być senny. Może przygotuję panom kawę? Chodźmy do mnie. Ja tutaj zostanę i postaram się otworzyć skrzyneczkę, powiedział porucznik. W takim razie my przyniesiemy panu kawę tutaj. Iwona szła obok mnie, spoglądając jakoś ciepło i sympatycznie. W gabinecie włączyła elektryczny dzbanek i przygotowała kawę, cukier i filiżanki. Siedziałem patrząc na nią. Podobała mi się coraz bardziej. Nie zauważyłem nawet, jak postawiła przede mną filiżankę z kawą. Lekko dotknęła dłonią moich włosów. Śpisz. Nie. Przepraszam i dziękuję, powiedziałem. Za co? To ja jestem dumna, że mogłam poznać Ciebie i że to Ty odkryłeś nową komnatę. Nie tylko. Odkryłem także ładną dziewczynę. Nie żartuj. Odwróciła się w stronę okna i powiedziała. Już świta. Idziemy? Dopiłem kawę. Iwona wzięła filiżankę i dzbanuszek z kawą. Wychodząc, już w drzwiach, musnąłem ustami jej policzek. Spojrzała na mnie tak jakoś, że gdyby nie dzbanek z kawą, Pochwyciłbym ją w ramiona i naprawdę ucałował. Mój pomocnik kończył otwieranie skrzyneczki. Proszę, gorąca kawa. Dziękuję pani. Jeszcze tylko chwileczkę. Wykonał kilka ruchów i zdjął pokrywę. Oczom naszym ukazały się dokumenty i biżuteria, złoto, kamienie. Ojej, zawołała Iwona, ileż tu skarbów. Najwięcej w tych dokumentach dodałem: Gdy mój pomocnik pił kawę, ja wykonałem znowu kilka zdjęć skrzyneczki, tym razem otwartej. Panów to nie zadziwia? Iwone zdumiewał nasz spokój i obojętność. Nie pierwszy raz oglądamy takie skarby. Dla mnie to wydarzenie. Nie zapomnę nigdy tego widoku. Czy możemy teraz przejść do pani? Bardzo proszę. Kapitanie, ja zabiorę tę skrzyneczkę i wrócę po narzędzia. Narzędzia zabiorę ja, a panią Iwonę prosimy o zamknięcie drzwi do piwnicy. W gabinecie ułożyliśmy skrzyneczkę na podłodze. Wypisałem mazakiem muzeum w dniu dzisiejszym nieczynne i podałem porucznikowi, aby umieścił kartkę na drzwiach muzeum. Kazałem mu też przywołać drugiego pomocnika, sierżanta. Gdy sierżant już się zameldował, zleciłem, aby nikogo do zamku nie wpuszczał. Wyjąłem protokół oględzin przedmiotów i razem z porucznikiem zaczęliśmy spisywać zawartość metalowej skrzyneczki. Gdy wyjąłem pierwsze dokumenty, stało się jasne, że trafiliśmy na ślad ważnych osób hitlerowskiego aparatu. To wyjaśniło, dlaczego musieli zginąć obaj kustosze. Określonym osobom zależało, aby dokumenty i skarby nie dostały się w ręce osób niepowołanych. Przy tych oględzinach towarzyszyła nam Iwona. Uważaliśmy ją za naszego pomocnika i dlatego pozwalaliśmy na jej uczestnictwo. Poza tym mieliśmy świadka, a przy tym kobietę umiejącą lepiej niż my określać nazwy przedmiotów znalezionych w skrzyneczce. W sumie znaleźliśmy kilkadziesiąt kart ze zdjęciami działaczy hitlerowskiego aparatu oraz różnych osób z nimi współpracujących, a także kilkanaście kilogramów wyrobów ze złota, szlachetne kamienie i tym podobne. Walory mniej mnie interesowały. Natomiast zagłębiłem się w dokumenty. Iwona, razem z porucznikiem, oglądali biżuterię. Do kogo to mogło należeć? Kto zna historię tych skarbów? Do wielu nieszczęśliwych ludzi powiedziałem: Hitlerowcy zrabowali te biżuterię i tu ją ukryli. Chcieli mieć na potem, a teraz popełniają dalsze morderstwa, nie chcąc dopuścić, aby to wszystko dostało się w inne niż ich ręce. Jest. Porucznik krzyknął tak głośno, że nas przestraszył. Jest kapitanie. To on. Podszedł do mnie i podał mi kartkę ze zdjęciem jakiegoś mężczyzny. Nie wiedziałem jeszcze, o co chodzi. Iwona też patrzyła zdziwionymi, szeroko otwartymi oczami. To on, rybak. Kto? To ten rybak, kapitanie. Ten, który interesował się odgruzowaniem piwnicy w zamku. Pan pamięta? Porucznik mówił tak szybko i nieskładnie, że dopiero po chwili dotarło do mnie to, co chciał powiedzieć. Po czym go poznajecie? Ma charakterystyczną, o tę szuramę na lewej stronie podbródka. Oglądałem, uważnie zdjęcie na karcie. Te szuramę ma i dzisiaj. Oczywiście, postarzał się, posiwiał, jest grubszy, ale to on, na pewno on. Przeczytałem zapiski na odwrotnej stronie karty. Znałem dobrze język niemiecki. Nazwisko nie interesowało mnie. Mogło być fałszywe, zmyślone. Zaciekawił mnie jeden szczegół: rejon działania rybaka. To było prawdopodobne i pasowało do niego. No, kolego, wstępne gratulacje. Och, to tylko zasługa wyczulonego zawodowego wzroku. Kojarzenie postaci, szczegółów, zapamiętywanie. Czy to znaczy, że panowie macie już sprawcę, zabójcę kustoszy? O nie, Iwono, to może być i chyba jest naprawdę jedna z nici, która nas zbliża do wyjaśnienia prawdy. A sprawcy? Może ich znajdziemy, a może tylko poznamy. W naszej pracy liczy się każdy szczegół i tego nie możemy także pominąć. Czasami długo nic nie wychodzi, trwa martwy sezon, a czasami jedna maleńka rzecz doprowadza nas do sprawcy. Tak jest i w tej sprawie. Opuścicie więc teraz teren zamku? Ale tylko na krótko. Finał sprawy musi nastąpić tutaj. Oni muszą jeszcze raz spróbować. Albo zdobędą te dokumenty, albo będą usiłowali wysadzić część zamku. Ale przecież już tego nie dokonają? Nie, ale przecież nie wiedzą o tym, co tutaj zaszło. Czy można zawiadomić saperów, aby usunęli miny? Chwileczkę, pomyślę. Jeśli saperzy zabiorą miny i sprawa się rozniesie po okolicy, to już nikogo tutaj nie ściągniemy? Jeśli zamurujemy wszystko tak, jak było, jest szansa zwabienia ich tutaj. Wybieram zatem to drugie. Ale panowie nie są przecież murarzami. To trzeba zrobić bardzo umiejętnie. Nie będziemy zamurowywać otworu, po prostu na to miejsce coś postawimy na przykład jakąś skrzynię. Chodźmy, kolego. Ustawiliśmy jedną ze skrzyń po eksponatach i nakładliśmy do niej pełno gruzu. Teraz trzeba było Herkulesa. Aby przesunął skrzynię w inne miejsce. Byliśmy spokojni, że nikt jej nie ruszy. Aby mieć jednak całkowitą pewność w tej sprawie, oznaczyliśmy jej położenie. Przed wyjściem do piwnicy, dokumenty i walory umieściliśmy w kasie pancernej zamku, którą oddała nam do dyspozycji Iwona. Było już rano, gdy odprowadziliśmy Iwonę do domu, a sami, mocno zmęczeni, dobrnęliśmy do hotelu. Potrzeba nam było kilka godzin snu. Około południa znowu zjawiłem się w zamku. Czekali już na mnie Iwona, porucznik i sierżant. Teraz, panowie, atak na rybaka. Porucznik pójdzie ze mną, a wy, kolego sierżancie, będziecie mieć pod opieką muzeum niż szczególnie gabinet pani kustosz. Wyszliśmy z zamku. Porucznik szedł obok mnie. Sądzicie, kolego, że ten rybak to ich człowiek? Tak, kapitanie, tak myślę. Gdzie nasz samochód? Stoi tu niedaleko, przewidywałem, że będzie potrzebny. Kierowcy wydałem odpowiednie dyspozycje. Jedziemy do miasta, wydałem polecenie, gdy znaleźliśmy się w środku wysłużonej w Warszawy. Poruczniku. W których restauracjach bywa rybak? Z tego, co ustaliłem, wynika, że najczęściej zachodzi na piwo do Tivoli. Znacie tam kogoś? Znamy bufetową. Wydaje mi się rozsądna i rozgarnięta. Na pewno będzie mogła nam coś interesującego opowiedzieć. Porozmawiajmy z nią. Samochód zatrzymał się przed Tivoli. Weszliśmy do środka. Było południe i jeszcze niewiele gości zajmowało miejsca przy stolikach. Bufetowa, ładna, dobrze zbudowana kobieta, siedziała za kontuarem i piła herbatę. Zobaczyła nas od razu, gdy tylko stanęliśmy w drzwiach. Porucznik skłonił się w jej stronę. Ona uśmiechnęła się do niego. Mimo wolnych stolików siedliśmy na stołkach przy bufecie. Było to wygodne miejsce do rozmowy z bufetową. Porucznik przedstawił mnie. Bufetowa spojrzała na mnie i musiałem wzbudzić widocznie jej zaufanie, bo od razu zaczęła. Panowie służbowo? I tak, i nie. Czym mogę służyć? Trzy koniaki i jakiś soczek. Napije się pani z nami? Bardzo prosimy. Ja jestem na służbie, panowie my też pani zdrowie wypiliśmy. Tym razem ja zaatakowałem. Czy pani nie zauważyła w ostatnim czasie, żeby przebywał tutaj jakiś zagraniczny gość? U nas bywają niemal codziennie zagraniczni goście ale gość, który rozmawiał z kimś z miejscowych mamy dane. Że pan Wierciński, ten rybak, spotkał się kimś takim, że rozmawiał z nim. A o to chodzi? Zauważyłam. Proszę panów, a wiecie dlaczego? Przyjechał. Pięknym białym samochodem. Co za wóz, jaka klasa. Jak wyglądał ten mężczyzna? Starszy, lat około sześćdziesiąt, zadbany, niewysoki, elegancki. Musieli znać się z panem Wiercińskim. Po czym pani to sądzi? Pan Wierciński przywitał się z nim jak z kimś dobrze znanym, ale był nieco jakby zaskoczony. Długo nie rozmawiali, potem poszli na ganek. Ten gość odjechał, a pan Wierciński wrócił, wypił duże piwo i sto gram wódki. Był jakiś markotny. Gdy zapytałam go, czy to znajomy. Tylko kiwnął głową i nic nie powiedział. Poznałaby go pani na zdjęciu? Kogo? Pana Wiercińskiego. Nie tego drugiego. Oczywiście. Porucznik zrozumiał, o co chodzi. Wyszedł z restauracji do samochodu, aby przynieść karty ewidencyjne ze zdjęciami, które znaleźliśmy w metalowej skrzyneczce. Czy moglibyśmy przejść na zaplecze, bo tutaj proszę do mojego kantorku, tędy? Wskazała nam drogę. Usiedliśmy przy stoliku. Gdy wyszła na chwilę spokoju, powiedziałem do porucznika Wyłączcie tego rybaka. Już to zrobiłem. Bufetowa przyniosła kawę i spojrzała z zainteresowaniem na rozłożone zdjęcia. Proszę je obejrzeć i powiedzieć, czy poznaje pani kogoś? Wzięła do ręki i powoli, jedną po drugiej, odkładała kartę. Porucznik podał jej drugą partię kart. Oto ten. Podała mi wybraną kartę. Czy na pewno? Tak, panie kapitanie, ale on tutaj jest w niemieckim mundurze bo to oficer. Proszę pani.